Cześć wszystkim, jestem Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Jak pamiętacie, ostatni odcinku dojechaliśmy do Niemiec, więc zobaczmy, gdzie tym razem nas poniesie. No i znowu, żebym pomylił się, miał rynek przy sobie, czy mam jakieś szybkie zlecenia? Kurek, to mało, mieścina mało. Mam co tu jeszcze mamy? Elbronę do odkrycia między Stuttgartem a Mannheim. A tu jest Monachium. Coś tu jeszcze by było takie ciekawe? Bad. O, na house. Chyba jakoś tak. Na tego furta przyjechałem, jak coś tam jedzie. Zeszów też nic. No dobra, pojedziemy sobie. A i może to miasto odkryjemy przy okazji, gdzie przyjeżdżać. Pojedziemy sobie do Wielkiej Brytanii. Tam go najmniej jeżdżę, bo tam nie ukrywam, nie lubię jeździć. Nie lubię jeździć ich drogami. Nie widzicie tego, ale dobra. Myślałem, że się zmieszczę. No. Który kontener będzie tym szczęściarzem i pójdzie ze mną. Czyli ten. Czyli ten na końcu. Mamy 20 godzin, 3 minuty, ale tam jest wliczony podróż przez przez morze. Bym się świętego spodziewał, niż tutaj wyjedzie. Więc nie wiem, czy będziemy kanałem pod kanałem będziemy, czy będziemy płynąć przez kanał. A no właśnie. Może tylko właśnie kanał. Nie, to jest kurde. To jest pas, czy to nie jest pas? My tu mądry teraz. Kurde, gdzie ruch jest. Tutaj mogę stać tak jak stoję, a w Amerykanie bym stał całym ryjem na drodze. No, ten to się przestraszył, ale mogę podziękować. Czyli idziemy dalej. No tak. O, to dobrze tej wysepki jakiejś kiedy nie było. Nie wiem, tak panią rozpędzona musiałam przyhamować, bo mógłbym się nie wyrobić. Też idzie o te, by zjechał na środek. Nie było dobrze, ale nie. Ja no. Bez mózgi. Co pas się kończy? Nie, ja myślałem. A, skończył się, ale lepiej. Jak ten pomacik lecimy? Mamy 19 godzin, 41 minut, 929 km do celu. A tam prom chyba płynie godzinkę i coś, tylko... I tak od groma jeszcze. Oj. Ech.
Dogonię tego motokar, czy nie dogonię? Widzę, że dogania. Czy trzeba tu zjechać. Ten będzie bardzo szczęśliwy z tyłu, co za mną jedzie teraz. Domyślam się, jaki jest szczęśliwy. Czyżby jakieś bydło jechało? Na naczepie. Patrzcie przez te kratki, co on ma tu z boku. Jo, jadą. Jadą krowy. Jo. Kurde mi uciekł. Dalej jechały, tam było widać. Było widać po prostu. Jak jest takie, mają plątaniny tych dróg. A bez nawigacji tu jedź. Oj. Dobrze, nikt tam nie jechał akurat w tym momencie. Chyba się o nie rozpędził. Już śmiech na sali, 80 dali. Trzeba poprawić to ubok. Paliwa. Mamy na 1100 km. No to śmiało. Dobra. Prawego doganiam, więc zjadę sobie ten pas. Blady jechał. Normalnie przerażony chyba pogodą. Ciekawe, jakie jest zróżnicowanie botów za kierownicą jest. Tak zwane nie wiadomo. O kurwa. Nie, to by szło spać. Bym musiał jechać pod prąd i blokować drogę i tak każdego przepraszać po kolei i tak patrzeć, jak on wygląda. To było dosyć czasochłonne. Ciekawe. W ilu pod rząd by się powtórzył samochód, powtórzyłby się kierowca? No nie, jedzie, bo ten już mi tak się zbliża za bardzo. DNT. A ten tu mi zjechał, ja patrzę. Dwa. Zjechał i potem zwrócił z powrotem.
za zwierzę? Nie wiem po co. Mamy 16 godzin 58 minut 761 km do celu. Przewidywany czas przyjazdu, czwartek, godzina 4:46. I mamy zniesienie wszystkich ograniczeń. Co mi to daje? Jeżeli nic szybciej się nie da? Zobaczymy, czy będzie jakiś dobry zjazd do tego miasta. Ciekawostki. Zerknijmy na mapkę. A, to jest to. Chcę teraz zjechać. Dobrze, dobrze otworzyłem tą mapę. Teraz będziemy zjeżdżać do Baton Rouge, czy jakoś tam. Się przedstawił. Najszybsza to jest droga. Nie wiem czemu kazał mi jechać inaczej. Ojoj, tu pas się skończył. Dlatego, że nie muszę tyle kręcić. To mogę się przyczynować. A to miasto w ogóle w budowie, z tego co widzę. Ja będę przez miasto. Zobaczyć, że coś zginęło. Jechał i zginął po lewej stronie. A my teraz przez miasto będziemy jechać. Chyba. Odkryje się, czy się nie odkryje? Czyli mam mi zaliczone. Tu nawet jest ten. Firma nawet tu jest. Po co mi to każe takim tym pojechać, jeżeli tu jest droga na wprost? Co? No nie. Będzie, że nie pojadę takim tym, pojadę sobie na wprost.
ściany. Za czym? What? Widzicie? Magia tu jest. Trójkąt bermudzki. Na drodze. Kurczę, zginął tylko jeden. No, spatura, o Jezu. Nie wiem, nie umiem niemieckiego, więc... Nie wiem, jak się czyta A z kreską. To chyba serek jakiś, chyba coś. Albo mleko. Coś z nabiałem o związane po prostu. Ukradliśmy trochę czasu. Ale chyba nie, przyjazd się prawie nic nie zmienił. No nie, czekaj, zmienił się. 30 minut chyba ugryźliśmy. Nie, to takim zakamarkami. To taka ładna, piękna, prosta droga. Nie że tego, że przez miasto było przez moment, ale... Ale się kurwa ziewać. Akcji tutaj nie ma w tej grze, to nie ukrywajmy. No jeszcze jeden spać o drugie, wstałem o 8. No nie ma się dziwić, że woda się drze. I tu byśmy wjeżdżali w tę drogę. Możesz... Mamy 14 godzin, 10 minut, 588 km do celu. Aż przed nami. Na mniejszych kolan? Nie, czekaj, będziemy przez Belgię chyba jechać. Ojej, co tu kurwa się dzieje? Po co oni tu stali? Nie wiem, co oni widzieli w tym. Spania parkuje nam jeszcze, mamy 6 godzin. No ale też. O, mamy już granicę. Niemiecko. Holenderska. Żebym sobie pojechał pociągiem od kanału La Manche. Na szczęście zawsze tu promy mi się trafiają, bo pociąg jest... Pociąg jest w Calais? Nie, w Calais jest prom. Będziemy promem płynąć raczej. Chociaż mogę się mylić. A w Calais jest tunel? Czyli właśnie prom. Hmm.
drogi. Myślałem, że mi się uda na promie wyspać, czy tam w pociągu, ale chyba raczej mogę nie dojechać. Dobra, zobaczmy, tak sobie rzućmy rzut na okiem na mapę. W Rotterdamie jest prom. A, tu jest. I tu jest tunel pod kanałem. Czyli to chyba do Kale należy. A, czy będziemy płynąć za niedługo, czyli może uda nam się wyspać. Czyli bym się nie pomylił mówiąc, że po prostu jest właśnie tunel i... I prom. Przeprawa promowa. Kale. Dobra. Nie daje siły jechać? Jadę 90, jadę niecałe. O nie. Będę to robić tak, bo widzę już znowu jakieś jechało. Ale mnie zabili normalnie za taką jazdę. Bym poszedł siedzieć, na dożywocie bym dostał. W ogóle oni też jadą. Już niby 130, ja to już nie wiem teraz. Gdzieś był jakiś znak, był inny niż na, nawigacji pokazuje. Nie wiem jeszcze. Ja nawet nie wołaj. Prom odbiera dużo czasu. To jest dobrze. Czy nie widziałem drugiego sezonu na Rotterdamie, czy nie widziałem? A bądź model, który znak jest dobry. Tam pokazał 120, a ten pokazał 890 i teraz... Widzę, że 90 zapałów. Bob. 170. Widzieliście? Nie, nic nie zwróciłem uwagi. O, setka skoczyła.
11 godzin, 18 minut, 411 km do celu. To jest prom, chyba płynie 5 godzin. No, jeszcze trzeba jeszcze do niego dojechać. O, samolot ląduje. Czyżby Rotterdam to był? No bo słuchaj, jak przyhamował faktycznie. Ja, Rotterdam. Gdzie ten przeprawa promowa jeszcze jest? A dopiero miasto się pojawia. Myślę, że starszy 10 minut jeszcze. No kurde, gdzie ten prom już jest? Płynę. Znaczy, kurwa, płynę, nie. No. Jadę i nie mogę dojechać. Europort, aha. Kurwa, płynę po asfalcie. Zobaczymy, ile to się płynie. Nie wiem, po co mi każdy ten jechać, ten chyba byłoby szybciej. Oj, o kurwa. Ile to płynie? Ojej, będziemy się płynąć. Arwika. No tak. No 8 godzin płynie, no to tu. Jesteś w wyspaniu. Jogurt wieziemy w ogóle. Jechać po ich nem.
Ciekawe, jakby zrobili ten most do Anglii. Jak to by wyglądało? Ty co? Tu jedziesz na moje prawo. Zaraz mówię, przejdziesz tak, jedziesz tak. Coś takiego. I by było. Może to by tak wyglądało. Ile 113 w mieście mogę jechać? Co za ciule. Czy a w Anglii co mają? Też mile? Nawet to nie pasuje nawet. Nie, po prostu u nich nie ma 50 w mieście. Jest 48. Przerwana, chyba to nie jest ciągło. To blaski się świecą, czy to są odblaski? Kurwa, nisko. Świecą. A tak mało bezpiecznie by było jechać bez świateł. Ale to jest dobre. Zamotanie było tych ulic. Ale to jest kurde nowe, bo ja tutaj parę razy jechałem i nie mam odkrytego nic. Zaktualizowali właśnie o te oblaski. Chciałem sobie screena zrobić. O, dobra, to znowu. Dobra, jest, może. Czy chętnie bym był. Marzem zjebał. O, tak to miało być. No. Ops. Dobra, włączamy się tak, koniec zabawy. Zostało już 46 minut i jeszcze bym gdzieś wderowo wyjechał przez moją durną zabawę. Jak tutaj jest? Lewym pasem się jedzie. Jak jest się wolniejszy. Prawy jest dla szybkich, jo? Zawsze zapominam, co tam jest. No, u nich jest na odwrót. I wewnętrzny jest pas szybkiego ruchu, a skrajny jest dla powolniejszych użytkowników dróg. Dla ciężarówek i dla rencistów. No ale... Ale ten co odpierdolił to już nie wiem. Niby zero. No jedź.
Plus jeden pas, czy to jest w dwie strony droga? Też już nie wiem. Kurde, jak to teraz co jest? Jeżeli to jest ruch w jedną stronę, to pciulą zjeżdżał ten pas? Aha, tak, tu widzę skręcę. Rajo Oego. Nie, to jest tak. RAI O OED tablica. No. I się kurwa teleportował jeszcze. Jakby nie mógł się teleportować prędzej. Będzie już chodne, nie wiem. Po prostu tu nie wyskoczyło, będzie 1% i coś. ...16 km przed końcem. Musiał się mędziarz trafić. Oni tu zrobili lampki po prostu na drodze, a nie odblaski. Chociaż te tak nie świecą. A, świecą. Nie zrobił mi zdjęcia? Ciekawe. Teraz zrobiło mi zdjęcie. Nie uśmiechnąłem się. To właśnie nie wiem, czy nie powinien jechać z skrajnym pasem, ale szczerze, rondo, znaczy zjazd był dwupasmowy, no to chyba też tak mogłem zjechać. Jeszcze rondo zostało do przejechania. Ojojoj, co ja tu odpierdzielił. Tak, człowiek jest głodny i się śpieszy, żeby zjeść. I tak się kończy. Pamiętać. Nagrywać, trzeba być najedzony. I wyspany. To jest najlepsze rozwiązanie. To jest droga do sukcesu. Powiedzmy. Myślałem, że się przycisnę. Oczywiście. To po co miał być w 10 razy?
Niech zaliczyli, co za mędziarzem widzę. Gole. Myślałem, że się uda. Dobra, nie chcę się bawić z tym. Nie stoję zaraz, po prostu to nie udało mi się zaparkować. O, popatrz, chyba nie zaliczy żadnej usterki. No, chociaż tyle na, chociaż tyle dobrze z tego. No tak, to wielkie dzięki wspólną podróż. Oczywiście zapraszam standardowo na kolejny odcinek. No jeżeli film się podobał, to oczywiście łapka w górę. No to tyle. Pozdrawiam, Redox. Cześć.